Co się tak trzęsie? Mordę. Chyba za niskie obroty ma. Dobra, czekajcie, muszę wyłączyć silnik. A, siemaneczko, z tej strony Anton, witam was w kolejnym odcinku na prowizorce. To chyba nie o to chodziło. Dalej się trzęsie. No dobra, kurczę. Dawno odcinka nie było, bo miałem pewne tutaj problemy na mapie, ale przebrnąłem, save przetrwał, w ogóle aż się zdziwiłem, że mi to się udało. O kurcze, dobra, co dzisiaj będziemy robili? No jak widzicie, zacząłem od przewożenia durnych desek. Zresztą jeżeli chodzi o deski, to jest... A, już wiem dlaczego, on był podparty. W ogóle mi się teraz przesuwa to. Nie wiem. Obciążnika nie mam z tyłu chyba. Dobra. Deski nie są ciężkie. No ale w farmingu to nigdy nie wiadomo, ile taka deska może ważyć. Kurczę, jak ja dojadę. Co dzisiaj bym chciał zrobić? No dzisiaj chciałbym usunąć ten mały bruk. I tutaj taki troszeczkę jest taki nieporządek. No za... O kurczę. Delikatnie. Troszeczkę jest nieporządek, bo właśnie planowałem sobie, gdzie poszczególne maszyny poprzestawiać, jak ten mały bruk usunę. Tam będę musiał nawozy, ale to tak. Tak jeszcze mi czekają siewy. Dzisiaj chyba nawet sobie puszczę pszenicę na tym odcinku. A więc nawozów nie będę kupował, jak gdyby to nie będzie problemu z przetrzymywaniem ich przez zimę. O, jak mi spadną. Taki kawał zawiozłem i mi spadną. Tutaj sobie rzucę. Aha, z tymi deskami. To jest tego typu sytuacja, że najprawdopodobniej, nie wiem czy jeszcze na tym odcinku, ale one już są gotowe. Jest taka sytuacja, że jeżeli dzisiaj chcę, to muszę je sam odebrać, a jeżeli mogę poczekać, to mi jutro przywiozą je, ale tak. Mam fajną przyczepę do przywożenia. O, to nawet dobrze się ułożyło. Mam tą żółtą przyczepę do przewożenia, tak więc spokojnie, to chyba sobie zobaczymy. Jak będę miał czas, to pojadę, a jak nie, to nie. Dobra, od czego byśmy tutaj zaczęli? Sprzedamy ten mały bruk najpierw. Najpierw mały bruk sprzedamy. Jeszcze tutaj mam coś takiego dołożonego. Kto gra na Hofbergman, to chyba wie o co chodzi. To jest w obiektach, tak? W obiektach. Mały bruk. Mały bruk jest gdzie tutaj? A, są dwa małe. Zaraz zobaczymy, który. Ty. Aha, bo ja chcę to kupić. Idiota, nie kupuj. Do garażu idź. Dobra. Mały i duży. To jest mały, mi się wydaje, tylko nie wiem, czy to jest ten. O, to nie jest ten. O, to zdecydowanie nie jest ten. Gdzie ja tutaj jestem? Dobra, ten trzeba opchnąć. A ja tamten chciałem. Dobra. Przydano maszynę. No i pysznie. Przydano maszynę. I co, teraz tak mi zostanie tutaj właśnie to. No trzeba będzie tutaj od razu. Aha, bo tu jeszcze są nasiona leżą, to trzeba będzie siewniki. Ale najpierw sobie chyba zrobimy tak, że poślę i Holanda. I Holanda poślę do roboty, żeby on beczkę mi tutaj. Gnojowice trzeba rozlewać na 11. Ja cię kręcę, jak to tak. Ty, zobaczcie jak ten wałek wy... Nie no, skandal. Dobra, tu jeszcze mam 1200 kilo. I ja sobie to poustawiam chyba w taki sposób. O, żeby tym można wjechać później. To ja sobie ustawię go już w tej pozycji. Dobrze to stoi? Chyba dobrze. Mi się wydaje. Dobra, to ja tnę sobie teraz do świn, bo tam beczka stoi i będziemy gnojowice rozwozić na 11. Za chwilę tutaj wracam, tylko puszczę sobie crossplaya, proste. No, u świn trzeba będzie trochę posprzątać. Rozrzutnik stoi. U, ale tu bo... O kurczę, tu jest trochę obornika. Tu tutaj obok będę na polu wywoził ten obornik. O, szykuje się akcja z obornikiem. No ciekawe, tu jest tyle błota, że będzie się działo. Ciekawe jak to będzie wyglądało tam. Dobra, ty to ja mam nawet gnojowice trochę. Ale to na 11, to będę woził gnojowice. Nie, będziemy jeździli do BGA. Będziemy, poczekajcie, zaraz sobie dojadę do BGA. I tam na BGA jest przecież dużo tego płynnego kompostu. I chyba sobie zrobimy coś takiego, że polecimy
Ja tutaj chyba już kursy mam, bo już to raz robiłem taką akcję, tak więc pewnie mam i kurs. Zaraz sobie to zobaczymy. Czy kurs na polu numer 11. Ja tutaj jadę, a tutaj sobie już kursy ustawiam. O, jest, dobra. Nawet sobie dojedziemy spokojnie tutaj, żeby się nie rozbić i dopiero wtedy sobie ustawimy kurs. Jak ustawię kurs, wracam do roboty. Tutaj automat będzie to robił. Dobra, czyli tak, najpierw ustawiamy to, później ustawiamy to. Tutaj, o, to nawet jest dobrze, najbliższy punkt to jest właśnie to. Dobra, jedź. O, on najpierw poleci na pole. Gdzie ty jedziesz? Skandal. Aha, bo ja muszę tą taśmę zwinąć. No tak, bo tak to on tutaj się rozbija o tą taśmę. No, bo on ma tam chyba kurs tak, że leci tutaj, przejeżdża, nie? Tak, więc on będzie zahaczał tą taśmę i będzie krzyczał, że coś na drodze mam. Jakiś obiekt. Dobra. Tutaj gdzieś przestawimy sobie. Tu jeszcze jest trochę kiszonki. Tą kiszonkę to nie będę sprzedawał na zimę w razie W, jakby mi zabrakło uprów, nie? Ale chyba nie braknie. Dobra. Tu jeszcze towbar jest. Jest tutaj kilka rzeczy porozwalanych. Teraz zobaczymy, rozpocznij kurs od najbliższego punktu. Tutaj chyba załapię. O, pojechał! Dobra, a my wracamy... O, no, on tu sobie da rady. My wracamy na gospodarstwo. Dużo jest tych nasion tutaj? 470? No trochę jeszcze jest tutaj. Tu jeszcze capniemy. Nie capnęliśmy. Nie capnęliśmy. Dobra. 550, to od razu... Wrzucę tutaj sobie do siewnika. O kurczę. Ale tu jest tłok, trzeba, to będzie wszystko. Spokojnie, nie rozwalaj się. Tak. Tutaj sobie podjedziemy. I do siewnika od razu wrzucę i puszczę ten. Case, niech tu pszenicę sieje. O, tutaj z tyłu na tym polu. Nawet nie wiem, jaki to 12 chyba jest. Już dawno tu nie grałem, ja ci pozapominałem dużo. Numery pól i takie rzeczy. Ty, a czego tu mi się nie sypiesz? Aha, bo trzeba otworzyć. Dobra, już otwieramy. To N-ką się otwierało, co nie? O. No i na maksa już mam. A tam w łyżce jeszcze jest coś. Nawozy. Dobra, nawozy to chyba wystarczy. 300 jeszcze mi zostało, dobra. Tyle wystarczy nawozu? Zobaczymy, podjedziemy, jeszcze sobie capniemy nawóz. A tutaj nawozu nie ma już w ogóle. Nie, to jest nawóz. To niebieskie przecież to jest nawóz, co nie? Jak mi się wydaje, czy to nasiona? Nie, nasiona to są zielone. Ty, już pozapominałem takie rzeczy. Zobaczymy, czy on to chwyci. A jak? Ty, to na... tych nasion tak dużo nie mam. Dobra, tu sobie zwykłego pracownika puścimy. Jest pszenica zaznaczona, jest. Tu było już nawiezione chyba. Tak, tu gnojnica szła. Dobra, i wracamy sobie. Co tu jeszcze mam tak? Tu jeszcze mam na łyżce, tak? Troszeczkę tego nawozu. Znaczy, jakiego nawozu? O czym ja ględzę? Jakiego nawozu? Tam są nasiona. A może te nasiona zostawić? Nie, i tak będę musiał kupować troszkę. A tutaj zasypię cały siewnik. I niech leży to, bo chodzi o to, żeby mi to nie leżało teraz. Gdzie to jest? Tutaj ja wiem, czy to mi wystarczy. Nie, tu mi wystarczy, bo jest 17 tylko. Dobra, tutaj będzie git. W sumie przydałby mi się ktoś drugi do grania. No musiał pogadać z chłopakami, żeby ktoś mi tu pomógł, bo teraz to będzie naprawdę dużo roboty. Ja cię kręcę, siewnika nie opuściłem. Mato. O, coś jest zablokowane. Ja, no i kurczę No i co? Aha, bo tu z tyłu tu trzeba podjechać. Też, kurde, przyrządziłeś? Ty się z tyłu tutaj, nie? Sypie, co nie? Dobra, tylko opuścimy jeszcze ten siewnik. O, teraz to posypie chyba. Znowu mi tam cały czas pokazuje, że coś przyblokowało go. Chyba na tym. Ty, mam nadzieję, że to nie wysypałem na ziemię.
Nie, nie wysypałem na ziemię. Zobaczymy, czy to już jest pełny ten siewnik. Ale tu pojemność miał niesamowitą. Dobra. Odnieś to. Siewnik to już sobie będę odstawiał w takie miejsce, gdzie mi będzie... Że tego siewnika w ogóle nie będę używał, to go wstawię tam głęboko. Aha, ten kombajn idzie na przemiał. Będziemy go sprzedać. Będziemy go sprzedawali, już niedługo wyjdzie platinium. To sobie kupimy, jak nie będzie drogi, to sobie kupimy bizona. Ten kombajn już jest po prostu, on ma chyba 60 godzin już. Bo ten kombajn przeszedł z wcześniejszej serii. On już tu jeździ u mnie na gospodarstwie ponad rok. Od początku jak ten, jak wystartowałem z farmingiem. To go, no, wiecie, jak to jest ta mapa startowa, no to on cały czas tutaj ten kombajn ma już 60 godzin wyklepanych i duże koszty mi generuje. Dobra, co tam, trzeba naprawić tego matoła. Czekajcie. Co ci się zepsułeś? No, dlaczego tędy jeździsz? O, no nie mów mi, że mu trasy tak ustawiłem. Czekajcie, gdzie to się pokazuje. Ja... To nie ta trasa. No, to sobie pojeździłem. Ty, to ta trasa była, ale to na kiszonkę, a nie na rozwożenie gnojowicy. Dobra, to cię wyłączę. Nie ma sensu, to ja sobie zrobię później to. Z tą trasą to nieźle skopałem, ale zrobię ją wieczorem. Teraz będzie git. Tutaj sobie zatynkujemy oprysk. I też od tego odstawimy ten opryskiwacz. A, tutaj to akurat dużo mi nie pobrało. No jak zrobię sobie tą trasę wieczorem, jak tutaj już będzie wszystko ogarnięte w miarę, bo teraz nie mam czasu, jest 12:44, a jeszcze ja ci kręcę, muszę to siano zrobić, jest dużo roboty, jest. Będę po nocach musiał robić. Tak samo jak na tym, na Hofbergmanie, 3 dni to jest trochę mało. Mi się wydawało, że to będzie fajnie, bo to szybciej poleci, ale to chyba już teraz sobie... Tutaj też przejdę na 6 dni, bo tutaj rzeczywiście z tymi 3 dniami to jest naprawdę już ciężko. Dobra, co teraz? Następny to jest tak. A może te... Nie, nie będziemy. Ten rozrzutnik to i tak dziadowski, tak go muszę opchnąć, bo to jest woła o pomstę do nieba, to już go dzisiaj nie będę opychał, bo teraz to tak czasu nie mam. Ale nawet, postawię go sobie tutaj z boku, to będę wiedział, że on już jest do skasowania, jakiś inny sobie fajny znajdziemy. Zobaczymy, może w tym platinium jakiś ciekawy będzie. No albo nie, muszę poszukać. Jak znacie taki fajny właśnie taki rozrzutnik do nawozów, to fajnie by było, jakbyście gdzieś tam podrzucili jakiś link. Żeby nie był drogi. Co prawda dużo kasy mam i jeszcze w binach jest dużo, ale tutaj trzeba uważać już z kasą. Dobra, to teraz co? Będziemy musieli to wszystko poprzestawiać, tak? Czekajcie, ciągnik wyłączymy. I tak, to opryski, to wyciągnąć. Tutaj to... Tu jeszcze mam truciny. Dobra, tą łyżkę może z nawozem to sobie odstawimy. Zresztą pojadę, kurczę, zobaczyć może już tam... Case'owi. Czy się da to dowrzucić. Tutaj cwaniak szybko to zrobi. Stój. Ile tu jest? No, może się nawet udać to. To może już nawet ta cała łyżka zejdzie. Poszło, dobra. A nic na glebę nie poszło? Dobra, nic na glebę nie poszło. Ty, i tak będę musiał kupować te nasiona, bo jeszcze co jęczmień będę chciał zasiać. Tu pszenica, rzepak już posiany, teraz tak, jęczmień tutaj, znaczy to jest pszenica, rzepak posiany, tutaj pszenica, a tam naprzeciwko świń będzie jęczmień. No w sumie mogę jeszcze poczekać, bo co, wczesna jesień, tak, to jest spoko. Dobra, teraz sobie, mam teraz łyżkę, to sobie weźmiemy od razu te truciny, czy tam, jak to się nazywa, te zrębki, czy jak to tam. A skąd tu one są? A, już wiem. Ja je tutaj trzymam jeszcze z racji tego, że tutaj było przycinane i tam wycinane i to chyba gdzieś tu zostało.
na jakąś przyczepkę sobie wrzucimy. Ale mnie buja. Może JCB odpalić bym mógł sobie przyczepkę, bo ja mi się wydaje, że pod tym małym brogiem drugim też leży to. A więc to musimy tak zrobić. I w sumie tam jeszcze jeden jest bruk, tylko że jest słoma. O, tam daleko. Tam słoma stoi pod jednym, a pod drugim tam chyba nic nie ma, tak więc spokojnie. Nie będzie aż tak źle. No, tutaj też były wióry, a tutaj jeszcze zobaczcie ile jest miejsca, tylko kopaczka co stoi. A tak nic nie będzie aż tak źle, tylko tutaj coś jest, nie ten. Taka górka duża, trzeba będzie to wyrównać. No, a tutaj słomy jest dużo. Nie wiem co z tą słomę, to chyba opchnę. Albo nawet trzyma, zobaczymy. Dobra. Aha, no właśnie, tą żółtą przyczepę sobie podłączyłem, bo ja sobie tak myślę. I tak będę musiał wióry przecież wywieźć. To chyba pojadę, ale to w następnym odcinku pojadę już ten. Po te drewno, po te deski, bo i tak muszę jechać przecież tam, nie? A jeszcze są tam jakieś drzewa zostało też, tak więc ja spokojnie ten... sobie myślę, że to będzie tak zrobione, że pojedziemy, ale to dopiero w następnym odcinku, bo już w tym odcinku to ja koniecznie chcę zrobić tak, żebyśmy tam już mieli to czyste zrobione, żebym ja sobie to rozplanował. Teraz będzie już dosyć często te odcinki będą tutaj na prowizorce, tak więc spokojnie będzie ich tutaj dosyć dużo, bo w sumie cały czas grzebię przy tej mapie, ale ten problem, który miałem już jest rozwiązany i jest git, no więc teraz już spokojnie wiem, że jest sens robienia jak gdyby na tym save'ie następnych odcinków, bo tutaj się nic nie zepsuje, że tak wyrażę. A lucernę to sobie dodam kiedyś tam. Chociaż teraz tak, jak przejdziemy, ciekawe jak to będzie, jak się tutaj zaktualizuje. To co tu się będzie działo u mnie? Bo u mnie jest tu kombinowane nieźle. Uuu, będzie się działo, chyba nie wiem. Oj. Ja właśnie, jak na Hofbergman takie są cyrki, to u mnie też będą jakieś dziwne rzeczy. Przecież ja mam tutaj bardzo dużo dodatkowych upraw pododawanych. Jeszcze mi teraz ta trzcina wejdzie. Aha, jeżeli ktoś kto ogląda ten odcinek, gdy ma problem na Hofbergman, to tam jest taka sytuacja po tej aktualizacji, że no te bramy się nie otwierają i tak dalej. To generalnie pan Miś chyba powiedział, że coś takiego, że to tylko jest problem ze starymi save'ami, że jeżeli nowy save odpalicie, a macie aktualizację, to wszystko powinno być ok. No też można tam sobie wyedytować, to jest w odcinku, który tam dzisiaj bodajże wrzuciłem. Jeszcze jest jedna sytuacja taka, o której tam wcześniej nie mówiłem, bo tak jeszcze za bardzo się nie zgłębiłem, a później na live'ie dużo osób ten... na wczoraj w nocy był live, czy tam wieczorem, bo to co nagrywam to jest w sobotę. To było ten... była taka sytuacja, że... jak aktualizację cofnąć, nie? Jak już ktoś ma zaktualizowany, no to ja tam mówiłem, żeby odinstalować farminga, bo ja generalnie tak robię. Ale Snickers powiedział, że to spokojnie, jak znajdziesz gdzieś starszą tą aktualizację 1.4.4, to a już masz zaktualizowaną grę do 1.5.1, to normalnie znowu odinstalujesz 1.4.4 i to podobno, że działa. Nie wiem, nie sprawdzałem, tak Snickers mówi. O, widzicie? Teraz mam coś takiego. Pszenica mi tu rośnie. Pokazuję. Taką rzecz sobie też wstawiłem. Game extension. O, bo będę takie cięższe rzeczy mógł przenosić, to będzie mi szybciej tutaj szło. Chociaż akurat te kołki to i tak bym normalnie przeniósł. Tylko, że... wow! O, coś takiego. No i... i będę musiał po te drzewo, po te deski jechać, to... bo będę musiał sprzedać to, bo tak to co, przyczepa będzie zajęta przez całą zimę? Gdzieś to wyrzucić, to nie, tak... no dobra. Co, teraz mi tylko zostanie usunąć tak... nawóz, opryski, wstawić tam pod bruk i będzie git. W sumie, no już tak... będzie tutaj już zrobione. Ja myślałem, że to mi więcej czasu. I tutaj sobie wstawimy... to będzie wiata. Wiata tutaj będzie, no i taka w sumie fajna, tylko że fundament muszę wylać i chyba konstrukcję stalową postawić. Aha, jeszcze nie wiem czy mówiłem na tym odcinku, bo w sumie to tak trochę mało rozgarnięty dzisiaj jestem. Do górali to w sumie będę musiał jechać,
Bo trzeba będzie tam kupić cegły, pustaki, stal, budowlaną, kilka rzeczy tam, cement. Ty, o cemencie nie gadałem. Nie, bo dzwoniłem tam do tej. To jest, jak to się nazywa? Skład budowlany. Tylko że tutaj u mnie na mapie nie ma, na tej mapie, nie? To musiałem zadzwonić na górale. I oni powiedzieli, że spokojnie, oni to przywiozą za darmo, jak tam zamówię za więcej niż 30 tysięcy, a ja tam będzie więcej niż 30 tysięcy, ale o cemencie to nie wspomniałem. Ale pewnie też mają cement. Jak cegły sprzedają, to co, cementu nie mają? Tak więc cegły zamówione, pustaki, stal, rury, ale to rury to sobie na zaś kupiłem, bo to kanalizę tu będzie się stawiało i takie tam zawsze się przydadzą, nie? Dobra, ja sobie teraz jeszcze muszę łyżkę zmienić na widły do palet i zabieram się za nawozy i opryski. No i ostatni nawóz mi został. Ale tu jest tego 196. A i od razu mówię, że widzę, że jeżdżę na rezerwie, żeby później co drugi komentarz: Anton, rezerwa ci się włączyła, zatankuj. No tak pewnie będzie. Anton, zatankuj. Mimo tego, że na odcinku powiedziałem, że jeżdżę już na rezerwie. To i tak to będzie. Jak znam życie, to zaraz będzie. Anton, zatankuj. Ty, co jest? Nie mogę tego nawozu. W ogóle mogłem nie wywozić tego nawozu. Bo i tak tu jeszcze sobie. Tam już się chyba case skończył? Gdzie on jest? O, chyba w błocie. W błoto wpadł. Ty, najlepsze jest to, że ja nie pamiętam, skąd to jest ta paleta. Bez kitu. Ja tutaj długo nie. O kurczę, ale to szybkie bieganie. Ja tutaj dosyć długo nie grałem, ale skąd ta paleta tu jest? To nie mam pojęcia. Nie wiem, może jak przygrzebałem przy mapie, to gdzieś wstawiłem tą paletę. W ogóle to można wrzucić? Na widły? Nie czaję bazy, skąd ja mam tutaj tą paletę, ale się przyda do czegoś. Zaraz zobaczymy. Czy to jest tylko tak, jako ozdoba, czy to w ogóle. O, nie, tu się przesuwa, no to pewnie. Nie, to fajnie. No dobrze, to mam paletę. Zadowolony jestem. Ja cię kręcę, bo jest. O, to jeszcze nawet ma te. O, to nawet fajnie, bo coś tu można będzie wrzucać. Dobra, idę tam do tego case'a, bo on coś tutaj. No tak. Z tym błotem. I tak źle, i tak niedobrze. Będę musiał tu mu pomóc trochę. Ty, nasion nie ma. Ja! Ty, on w ogóle nie dojedzie tam. Idzie bokiem w ogóle. To zero kont. To nawet nie zaorane widzę, bo ściernisko normalnie jest. No, ciekawie tu się dzieje. Kurczę, tak się zająłem tym budowaniem, że zapomniałem nawet zaorać dobrze. To wszystko automaty praktycznie robią u mnie teraz. Dobra, puść to. No, pracownik akurat już pojechał. No jedź. Pracownik sobie nie da rady, nie ma bata. Dobra, teraz mogę puścić. Dobra, w sumie będziemy już kończyli ten odcinek, bo zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. No, jak tu się szybko uwinęłem z tym, aż jestem zdziwiony. Tu jeszcze, kurczę, zaczynaliśmy odcinek, to tu jeszcze bruk stał i było pełno gratów. A teraz już jest plac gotowy. Ja sobie to muszę wymierzyć, jak to jest, jak tu będzie, jak myślicie. Tutaj od tej drogi to postawimy sobie mur jakiś. Tu będzie chyba duża brama, taka, ale szeroka, taka, żebym tam się po pijaku kombajnem zmieścił. I teraz tak, tutaj nie będę, nie, tu już jest, dobrze. Tu będzie. Zobaczymy tu jakiś płot. Na razie tu płotu nie będę stawiał, jest fosa, tak więc spokojnie. Ale od tej mańki to muszę gdzieś zrobić tyle. Tu później zostawić jaką przerwę. No gdzieś tutaj będziemy. Zobaczymy, jakie to długie. To będzie o tamtą gdzieś na chyba 6 ciągników, tak? Ale tylko na ciągniku, bo to nie będzie. Nie, to będzie wysoka. Tu kombajny też będą mogły być. Czyli tak to będzie. No fajnie będzie, tu już tak. W następnym odcinku to jeszcze chyba tutaj robót budowlanych nie zaczniemy. A może już też. Może już będą.
W następnym odcinku umyję jeszcze kombajn, sprzedam ten kombajn, a muszę zrobić trasę na ten. No i pojedziemy jednak, pojedziemy po te deski, niech będzie, i tak muszę tam jechać. Dobra, mam nadzieję, że wam ten odcinek się podoba, trochę taki Messi, że się tak wyrażę. Czyli taki dużo takie bieganie tam, bez składu tam, kombinowania, co tutaj gdzieś się sieje, tam coś chciałem wywieźć, jakąś gnojowicę, nie poszło mi tutaj coś tam. No dobra, czasami tak jest. Ważne, że już wróciłem na prowizorkę, ważne, żeby pokonałem te pewne problemy, które mnie jak gdyby blokowały, nie chciałem robić się troszeczkę, bo takich odcinków jak na przykład dzisiaj mógłbym zrobić wcześniej, tylko że nie chciałem jak gdyby już iść dalej, bo nie wiedziałem, czy ten save mi przeżyje te zmiany, które ty wprowadziłem, a taka jest właśnie konwencja, że mogę grzebać przy tej mapie, ale jestem ograniczony save'em, tak? Chociaż w niektórych przypadkach i tak będę musiał jak gdyby przekładać ten save, bo jeżeli będzie, nie wiem, jak, zobaczymy jak się zachowa ta mapa po aktualizacji, bo to też mnie troszeczkę ciekawi. Tak więc jeszcze zdążymy natrzaskać kilka odcinków przed aktualizacją. Zresztą jak coś nie będzie z tą aktualizacją, tak, no to po prostu, nie wiem, nie będę się aktualizował i tyle. Dobra. Troszeczkę dzisiaj to zrobiliśmy, fajnie, że to już jest zrobione, już tutaj spokojnie wiem, że to jest zrobione, teraz tylko troszeczkę jeszcze ogonimy to gospodarstwo, żeby przygotować się do zimy, no i zaczynamy stawiać tutaj budynki, no kurczę, będzie fajnie, fajnie będzie, tutaj ten asfalt będę musiał zerwać, ale to w następnych odcinkach. Jeżeli wam się to podobało, łapa w górę, czy tam kciuk, czy tam co tam, nie wiem, w górę, ale żeby w górę albo w dół. No, coś tam, żeby było. W komentarzach nie piszcie mi o tym, że tam paliwa nie ma w tym Ursusie, bo wiem. Zaraz zatankuję. To wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam, Anton.